Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że wymaga on czasu. Mówię ci, że ten czas i tak upłynie, dlatego też dzisiaj pogadamy sobie o roli czasu w nauce programowania. Dlatego też taki propsik, stawiam go tutaj i lecimy z intrem. Cześć YouTube, z tej strony Dajan Woryta, kanał Programista Frontend. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czasie. Czas jest bardzo ważny, szczególnie jeżeli chodzi o naukę programowania, szczególnie jeżeli macie rodzinę, macie pracę na etacie i macie tego czasu ograniczoną ilość. Dlatego też w tym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, ile dziennie powinniście poświęcać na naukę programowania. Nie jest to pytanie proste, tak naprawdę jak robiłem research do tego odcinka, sam zastanawiałem się dużo na ten temat, doszedłem do wniosku, że odpowiedź, która zadowoli każdego z Was, nie jest możliwa. Dlatego też każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne uwarunkowania i możliwości. W jednej grupie mamy osoby, które mają rodzinę i pracę na etacie, w drugiej osoby, które ciągle się uczą lub studiują i tak naprawdę nie mają jeszcze większych zobowiązań. Dlatego też tym odcinkiem postaram się objąć obydwie te grupy i odpowiedzieć na pytanie, ile czasu powinniśmy generalnie przeznaczyć na naukę programowania, żeby ta nauka była skuteczna i żebyśmy wreszcie dostali się do tej branży. Dlatego lecimy z tematem. Zacznę od generalnego poglądu, bo wydaje mi się, że najważniejsza tak naprawdę w nauce jest powtarzalność i systematyczność, a nie czas, który przeznaczy na tą naukę. Nie zostaniesz programistą kodując tylko raz na tydzień. Bycie konsekwentnym jest ważniejsze niż przesiadywanie raz na tydzień i ciśnięcie, żeby tylko zaliczyć dany tutorial czy materiał. Tak naprawdę najważniejsze, byś na początku wyrobił sobie nawyk kodowania i patrzenia na kod i żebyś wyrobił sobie tą przyjemność z tego. To na początek powinno wystarczyć. Zresztą tak naprawdę, jeżeli kochasz to robić i masz taką samą zajawkę jak ja, to tak naprawdę nie muszę cię chyba do tego specjalnie przekonywać, prawda? Tę samą zasadę stosowałem samemu ucząc się programowania. Tak samo stosuję ją teraz, kiedy dbam o swoje zdrowie. Słuchaj, wychodzę codziennie pobiegać 5 km. Tak naprawdę przebiegnięcie 5 km jest dla mnie ważniejsze niż bieganie długich dystansów. Po jakimś czasie, kiedy nawyk się wyrobi, wiem, że przyjdzie czas na długie dystanse. Wtedy też będę miał te pozytywne odczucia związane z bieganiem i zacznę biegać dłużej. I wiesz, co zauważyłem przy okazji? Zauważyłem, że są dni, kiedy ledwo robię 5 km, ale są dni, kiedy z uśmiechem na twarzy ruszam po 6, 8 czy nawet 10 km. I to samo odnosi się do nauki programowania. Miałem tak samo, jak uczyłem się programować. Będą dni, kiedy nauka będzie ci szła jak po maśle, ale przygotuj się też na cięższe chwile, kiedy zrozumienie tego, nad czym aktualnie siedzisz i nad czym aktualnie pracujesz, nie będzie takie proste. Ale proszę cię jedno, nie odpuszczaj. Założyłeś sobie na przykład 30 minut dziennie minimum, więc trzymaj się tego na początku, choćby nie wiem co. Najważniejsze, pojawiaj się codziennie przed komputerem, przed monitorem, załączaj IDE i próbuj. Próbuj kodować, próbuj pisać kolejną linijkę kodu, próbuj czytać kolejną stronę dokumentacji, bo o to w tym wszystkim chodzi na początku. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to wmawianie sobie, że poświęcasz czas na naukę programowania, a tak naprawdę tego nie robisz. Więc co przez to rozumiem? Tak naprawdę, jak zaczynałem uczyć się programowania, sam się na tym łapałem. Sądziłem, że oglądanie programistycznych vlogerów mogę zaliczyć do nauki. No, niestety, jak się sam domyślasz, uderzyłem głową w mur i nie możemy tego zaliczyć do nauki programowania. Co możesz więc zaliczyć do efektywnego czasu spędzania na nauce programowania? I po głębszym zastanowieniu się, tak naprawdę uspokoję cię, bo to nie jest tylko kodowanie. Otóż moim zdaniem i z mojego doświadczenia, kiedy ja się uczyłem kodu, do nauki programowania możesz zaliczyć również takie rzeczy jak czytanie artykułów technicznych, gdzie ktoś pokazuje rozwiązanie jakiegoś problemu. Bardzo często, kiedy próbowałem coś rozwiązać, czekałem rozwiązania na Medium czy na innych, na Stack Overflow i starałem się wczytać w dany temat. Tak samo przerobienie tutoriala na dany temat, tak samo możesz zaliczyć do nauki programowania. Czytanie książki o tematyce programistycznej. Możesz do tego również zaliczyć oglądanie tutoriali na YouTubie. To nie jest tak, że filmy na YouTubie nie mają żadnej wartości. Tak naprawdę film, który wyjaśnia jakiś koncept, na przykład unit testing, czy jak pisać clean code, możesz zaliczyć do nauki programowania. Tak samo rozmowa z innym deweloperem na tematy programistyczne. Nie wiem, czy masz mentora, czy nie, ale jeżeli rozmawiasz z kimś na tematy programistyczne, to też jest nauka i to też możesz zaliczyć do etapu uczenia się, bo wymienia się z kimś swoimi poglądami i uczy się czegoś nowego od innej osoby. Natomiast co na pewno nie zalicza się do tego, to oglądanie mojego wideo, właśnie tego, które teraz oglądasz. Wideo, gdzie poruszane są sprawy około programistyczne, czyli tak jak dzisiaj mówimy sobie o roli czasu w nauce programowania, nie możesz zaliczyć do czasu, którym uczysz się programować. Pewnie, że na moim kanale znajdziesz filmy, w których staram się przekazać jakąś wiedzę techniczną i to jak najbardziej możesz zaliczyć do czasu, w którym uczysz się programować, ale ten film, który właśnie teraz oglądasz, na pewno się do tego nie zalicza i przykro mi, ale jest jak jest i chcę, żebyś wiedział, że nie tędy droga. Ale
jedna rzecz, nie odchodź, poczekaj jeszcze chwilkę, mam jeszcze kilka ciekawych rzeczy do przekazania. A teraz konkrety, czyli ile czasu dokładnie poświęcić na naukę programowania. To zależy od tego, gdzie jesteś na swojej drodze. Moim zdaniem, jeżeli jesteś na początku, myślę, że możesz poprzestać na mniejszej ilości czasu. Dlaczego tak myślę? Myślę, że na początku ważne jest, żebyś nie zarzucił się tymi informacjami, bo może to być troszeczkę przytłaczające. Z czasem twój umysł będzie się zmieniał i aktywizował innego rodzaju zwoje do łączenia różnych programistycznych kropek. Tak więc na początku nie zarzucaj się nowymi informacjami. To może być dla ciebie przytłaczające i zniechęcić cię do dalszej nauki. Z czasem, kiedy ta koderska część twojego mózgu będzie brała górę i będzie się uaktualniać, będziesz widział więcej i rozumiał więcej z tego, co oglądasz przed sobą. Wtedy możesz właśnie zacząć poświęcać więcej czasu na naukę kodu. Kod będzie stawał się dla ciebie bardziej czytelny, łatwiejszy do czytania. To coś tak naprawdę jak z nauką nowego języka obcego. Kawałek po kawałku, słówko po słówku zaczynasz tworzyć proste zdania, później bardziej złożone konstrukcje zdaniowe. Coraz łatwiej będzie ci się poruszać po składni języka, którego się aktualnie uczysz i to wtedy zaczniesz to samemu czuć, nie martw się. Tak naprawdę u mnie też było podobnie. Wtedy będziesz mógł przeznaczać dłuższy czas na swoją naukę. Twoje oczy zaczną patrzeć inaczej. Myślę, że możemy to porównać do sytuacji z niedawnego hitu CD Projektu Cyberpunka, kiedy aplikujesz sobie nowy wszczep do oka, który pomaga ci czytać kod. Z czasem to właśnie zacznie się dziać z twoim mózgiem, z twoim umysłem, ale nie martw się, zaczniesz to samemu zauważać i w tym momencie zaczniesz kalibrować swoją naukę i zwiększać swoje sesje. Zacznij wolno, aż zaczniesz się lepiej poruszać po tym świecie. Moim zdaniem powinieneś starać się zakończyć dzień chcąc więcej i czując leciutki niedosyt kodowania. Nie przemęczaj się, to pomoże ci zbudować pozytywne doświadczenia związane z nauką kodu. Nie będziesz mógł doczekać się kolejnego dnia z kodem i to jest ważne właśnie. Chcę, żebyś zbudował sobie te właśnie takie doświadczenia pozytywne, pozytywnego przebywania z kodem, pozytywnego kodowania tego, że to jest przyjemne, że to nie jest ciężkie, bo to pomoże ci w dalszym etapie nauki, kiedy przyjdą cięższe rzeczy, takie jak JavaScript, jak frameworki, gdzie już będzie trzeba więcej poświęcić na naukę. Teraz, żeby nie było tak różowo, to znaczy wiem, co pewnie sobie pomyślisz, wow, to wystarczy 30 minut dziennie i będę programistą. No, niestety muszę cię zmartwić, ale to nie wystarczy. To jest tylko początek twojej nauki. Pewnie, że tak naprawdę w long runie nigdy nie wystarczy 30 minut. Na początku dużo ważniejsze jest, żebyś wyrobił sobie ten nawyk nauki programowania, ale z czasem zobaczysz, że będziesz sobie mówił, kurczę, siedzę 30 minut, a może dzisiaj posiedzę troszeczkę dłużej. Mam czas, żona już śpi z dzieckiem, dziecko śpi, także może przeznaczę trochę dłużej. I jeżeli to zacznie się pojawiać w twoim procesie nauki, to bardzo dobry znak, bo to znak, że jest to coś, co sprawia ci przyjemność i możesz powoli luzować swoje podejście do nauki i robić sobie dłuższe sesje związane z nauką programowania. Pamiętaj proszę, że to są rekomendacje bazujące na moim własnym doświadczeniu. U ciebie może być zupełnie inaczej, ale jak moim zdaniem, tak naprawdę, jeżeli możesz poświęcić tych 30 minut dziennie, prawdopodobnie problem leży zupełnie gdzie indziej i moim zdaniem twoja motywacja nie jest wystarczająco duża. Moim zdaniem może programowanie nie jest dla ciebie i powinieneś zająć się czymś innym. Może powinieneś spróbować innej dziedziny, bo jeżeli masz problem, żeby przeznaczyć 30 minut dziennie na naukę programowania, to naprawdę jest coś nie tak. Tutaj, tak jak obiecałem, chcę nawiązać do widzów po 30, mających ochotę przebranżowić się, bo sam należę do tych osób i moja rada to ucz się, jak dużo potrafisz, ale nie przesadzaj. Jeśli nie ukończyłeś studiów kierunkowych, tak naprawdę zobacz, jak wiele musisz nadrobić do osób, które studiują informatykę czy inne pokrewne kierunki. Studenci codziennie mają zajęcia związane z informatyką i kodowaniem. Oczywiście uczą się nie tylko kodowania, ale całej otoczki z tym związanej, mnóstwo rzeczy, które są niepotrzebne później pracy, dlatego czeka cię ciężkie zadanie, bo musisz ponadrabiać zaległości. Pamiętaj o tych punktach, o których wspominałem przy generalnych radach w tym filmie. To nie musi być tylko pisanie kodu, ale zaliczaj do tego też inne czynności związane z nauką. Myślę, że powinieneś przeznaczyć na naukę minimum 15 godzin tygodniowo, ale chcę tutaj zaznaczyć, że to jest minimum, które pozwoli ci nauczyć się wszystkiego w miarę szybko i skutecznie. Myślę, że idealna ilość, jeżeli masz pracę na etacie i rodzinę, to około 2-3 godzinki dziennie. To zadziałało w moim przypadku i myślę, że może zadziałać w przypadku wielu osób, które chcą też zmienić branżę i które mają taką sytuację jak ja, które mają rodzinę na utrzymaniu, które mają normalną pracę od 8 do 16. U ciebie, pamiętaj, może być inaczej. Natomiast to są rekomendacje, które u mnie się sprawdziły i dlatego chcę ci je przekazać w tym filmie. Na koniec generalna rada dla osób uczących się programowania, to myślę, że maksymalna ilość, jaką powinniśmy przeznaczyć na naukę dziennie, to 4 godziny.
Dlaczego? Naukowo jest stwierdzone, że po 4 godzinach produktywność nasza, jeżeli jesteśmy bardzo skupieni na jakiejś rzeczy, spada znacznie i tak naprawdę godzina 5, 6, 7 nie są już tak bardzo efektywne, jak powinny być. Dlatego możesz to obejść, robiąc sobie przerwy, ale generalnie też widzę po sobie, że po 4 godzinach nauki intensywnej wiedza już nie wchodzi tak, jak powinna i tak samo robiłem, jak się uczyłem. Uczyłem się maksymalnie 2-3 godzin dziennie. Nie tylko z tego powodu, że miałem rodzinę i na utrzymaniu i pracę na etacie, ale też również z tego powodu, że zobaczyłem, że nie mają sensu dłuższe sesje, bo już wtedy nie uczę się tak efektywnie, jakbym mógł i jakbym tego bardzo chciał. No i to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, ile czasu dziennie poświęcać na naukę programowania. Jeżeli podoba Ci się odcinek, pamiętaj o tym, żeby zostawić suba, kliknąć łapę w górę i zadzwonić, zadyndać ten dzwoneczek, który tam jest po prawej, lewej stronie, gdziekolwiek się znajduje. Tymczasem ja lecę edytować materiał, a Tobie życzę spokojnego dnia, nocy, czy cokolwiek tam u Ciebie nadchodzi. Dzięki wielkie za uwagę i cześć!